A gdzie są leki dla ludzi po 65 roku? Nie ma darmowych leków. Nie ma. Powinny być. No powinny, ale wszystkie. No. A co jest za zmiany w kraju? Może w ten sposób. Co sam pan zmienił? Gospodarkę, ceny, służbę zdrowia, ludzie narzekają. I służbę zdrowia, i ceny, bo to się nie da żyć. No ludzie, którzy mają małe, którzy ma dużo pieniędzy, to miała, kto nie ma, to dali ciężko mu je żyć. Ale pan ma dobrą, wystarczającą? Ja mam wystarczająco, tak. A ma 1200, co ma zrobić? Jest sam, powiedzmy, czynsz o 600-700. No właśnie, co ma zrobić? Jak im pomóc? No nie jak wiem. Więcej dać pieniążków co miesiąc? Mam dać więcej trochę pieniędzy, większą rewaloryzację dla tych mniej potrzebujących, a ukrócić tym, co mają dużo. Bo kto ma dużo, to więcej dostaje. No tu jak nagrałem, to muszą już promocję szukać, jak ktoś jest sam. Muszą. No ja jeszcze się dziwię, że jeszcze nie żebrają. Bo z takimi pieniędzmi utrzymać mieszkanie i leki, a dzisiaj leki są drogie. A mieszkania poszły w górę, tak? A leki? A gdzie są leki dla ludzi po 65 roku? Nie ma darmowych leków. Nie ma. Powinny być. No powinny. Ale wszystkie powinny być darmowe, jak pan to widzi. No ja uważam, że emeryt, który przerobił swoje, powinien mieć, jeżeli się leczy, powinien mieć darmo. Tak jak było kiedyś. No bo tak to niektórym, jak ktoś po 500 zł płaci, ja sobie za 1000 zł za same leki. Zgadza się. Nagrałem tu takie osoby. No to... 500, tylko ponad 1000 się czasami płaci. Tak, nie, no więc zależy, jak jest, na jaką chorobę choruje. A gdzie leż? Gdzie na czego, gdzie zadłużenie w spółdzielni, to będzie eksmisja. Czyli emerytów nie są na jakieś wakacje, no masaże, rehabilitacje, jakieś procesy. O tym to nie trzeba o czym mówić. Nie ma. Człowiek nie. Jest pan zadowolony z wyników, czy nie bardzo? Nie bardzo. Nie bardzo. Czyli panu zapisu było dobrze, mam rozumieć. Proszę? Zapisu było dobrze dla pana. No dobrze było. Nie, ja nie jestem zadowolony. Nie narzekał. Nie. Co było dobrze zapisu? Co było dobrze zapisu dla pana? Tak? Czy ja bym pani zareklamował? Czy był spokój zapisu? Był spokój, a teraz zaczyna się od nowa to. Będzie podział za platformę? No, tak myślę. Tak myślę, że się podzielę, bo. To by nie chciał, żeby Tusk był premierem na przykład. Tusk? Nie, nie daj Boże. No ma największe szanse, tak? No nie, no ma, ale Tusk już był premierem. Jak było z tego czasu? Bo dobrze wszyscy, temat. Wszyscy wiem, jak uciekł ze stołka, kiedy był premierem. Waloryzacja jaka była? Proszę? Waloryzacja jak wyglądała za Tuska? Praca była wtedy. A była, nie było właśnie. Była bieda? Była bieda. I ci chodziło głodne. Ja tam wsadzałem. No, także wystarczy tego. Jak sobie radzi nowy marszałek? A no, marszałek to jest największa funkcja w państwie i jest głośno. A co jest za zmiany w kraju? Może w ten sposób. Co sam pan zmienił? Gospodarkę, ceny, służbę zdrowia, ludzie narzekają. I służbę zdrowia, i ceny, bo to się nie da żyć. No ludzie, którzy mają małe, którzy ma dużo pieniędzy, to miała, kto nie ma, to dali ciężko mu je żyć. Ale, mogę pytania, a wyniki wyborów pytam. Czy chce pan pamiętać wyniki wyborów? Tak w skrócie, czy jest pan zadowolony, czy nie? Nie. Nie jest pan. Czy bardziej pan zapisem był, tak? Bardziej zapisem, tak? Byłem za jednością jakąkolwiek, ale żeby ktoś jeden rządził, a nie 100. Co jest do zmiany w kraju? Co tak pana najbardziej denerwuje? Co nowy rząd powinien zrobić po wyborach? Powinni uporządkować finanse w fiskusie. O. Przepisy. A czy jest pan za tymi dodatkami? 13, 14, 800, powinno to być coś innego? Co? O, dodatki. 13, 14, 800 to jeszcze powinno być, tak w skrócie. To już jest sprawa, moim zdaniem, bardzo mniej ważna. Najważniejsze jest to, żeby docenieni byli ci, którzy pracują na PKB. Czyli tych pacjentów jakoś, ale w jaki nie, sposób? Nie, ci, wszyscy firmy, które firmy, pracują, tak, bo w tej chwili to jest... Co na przykład dobrowolny ZUS, jest taki pomysł, żeby ten dobrowolny ZUS był dla przedsiębiorców, płata wolna od podatku do 60? To mówię, to musi być uporządkowane i to tak, to nie w ten sposób, żeby stare przepisy jeszcze...